Właściwie zebraliśmy się tutaj troszeczkę sprowokowani przez prezydentów miast, którzy 2 dni temu, zdaje się, miast Kujawsko-Pomorskiego, województwa, którzy właśnie 2 dni temu podpisali apel do pani minister Anny Zalewskiej. Za chwilę pan poseł Krzysztof Ardanowski, który tutaj siedzi ze mną, jest to nasza wspólna konferencja, się do niego odniesie. Natomiast ja chciałam powiedzieć troszeczkę o tym, co się dzieje w edukacji, ponieważ też 4 dni temu pani minister Anna Zalewska podpisała bardzo, bardzo ważne rozporządzenie o podstawie programowej. Jak państwo wiecie, ustawy 2 zostały już podpisane jakiś czas temu i pierwszym, najważniejszym rozporządzeniem po tych ustawach, które wdrażają nowy system edukacji, to jest rozporządzenie o podstawie programowej. Jest to bardzo ważne rozporządzenie, dlatego że to jest jakby taki elementarz dla każdego nauczyciela. Ponieważ się zmienia system szkolny, wobec tego i się podstawa musi zmienić. Do tych klas, które wchodzą, będą wchodzić sukcesywnie od września 2017 roku. Bardzo często my się stykamy z zarzutem, że zmiany w oświacie wchodzą szybko, że to jest jakieś raptowne, bardzo szybkie działanie. Ja się z tym akurat nie zgadzam zupełnie, ponieważ nawet nad podstawą programową pracowaliśmy w zasadzie już od roku. Rok temu w lutym została zdiagnozowana stara podstawa w stosunku do planowanych zmian. A już tak bardzo gorąco nad podstawą programową zaczęliśmy pracować od września, powstały zespoły, do których się nauczyciele zgłaszali, fachowcy, eksperci, no i podstawa powstała. Nowa podstawa programowa jest bardzo ważna i bardzo elastyczna, daje bardzo dużą szansę nauczycielowi, ponieważ to nauczyciel będzie wypełniał te treści, które tam są zapisane, które muszą być zrealizowane, no, obudowywał w różne metodyczne, dydaktyczne czynności, które są właściwe dla danej klasy i dla danego dziecka. Nowa podstawa programowa zakłada pełen kurs historii, przede wszystkim. Zakłada spiralne kształcenie, czyli wracamy z materiałem, poszerzamy go, utrwalamy. Do tej pory podstawa programowa nie miała takiego zadania, jakby nie wracało się do pewnych tematów. Teraz się będzie wracało. Za moich czasów, kiedy ja chodziłam do szkoły i pewnie większość z państwa być może też, chociaż młodzi tu jesteście, to też tak było, że się wracało do treści różnych i dzięki temu się utrwalało. Jak państwo wiecie, rektorzy uczelni, profesorowie uczelni wyższych mówią, że obecni przyszli studenci, młodzi ludzie przychodzą właściwie bardzo słabo przygotowani do studiów. No i to ma to właśnie jakby zapobiec, jakby pomóc przy przygotowaniu lepszym nauczycieli, studentów do pracy. Oprócz tego chciałam powiedzieć, że bardzo mocno wzmacniamy naukę języka obcego. Będzie jeden język musiał być obowiązkowy przez 12 lub 13 lat, ten sam. Nie będzie takiej sytuacji, jak ktoś kończy szkołę podstawową, na przykład miał angielski, idzie do szkoły średniej, którą sobie wybrał i tam nie ma angielskiego, jest na przykład niemiecki albo francuski i on będzie musiał zaczynać kurs od początku nowego języka. Tak nie będzie. A drugi język obcy będzie trwał, kurs będzie trwał 6 lub 7 lat, w zależności od tego, czy liceum, czy technikum. Dalej chcemy powiedzieć, że bardzo mocno chcemy uczyć dzieci logicznego myślenia, czyli od pierwszej klasy wchodzi programowanie, czyli już maluszki w pierwszej klasie będą uczyły się podstaw programowania, oczywiście na miarę ich możliwości jako dzieci. Ale również na przykład, jak to już się o tym głośno mówi, również będzie od pierwszej klasy będą się dzieci uczyć gry w szachy. Więc to też ma za zadanie uczyć logicznego myślenia. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że w tej chwili to rozporządzenie zostało podpisane. Na dniach będzie podpisane rozporządzenie o podręcznikach, czyli wytyczne do pisania podręczników. I tak, żeby ministerstwo zakłada, że od września tego roku klasy, które będą szły nową podstawą programową, będą szły, dostaną do ręki podręczniki. Ale chcę powiedzieć tak, że podręcznik tak naprawdę może być pomocny nauczycielowi, ale niekonieczny. Tak naprawdę nauczyciel, jak ma podstawę programową, dzisiaj już ją zna, to może teraz usiąść sobie spokojnie i zacząć pisać program. Nauczyciel może sam napisać program, może w ogóle nie używać podręcznika, tylko może używać na przykład materiały, które sobie uzna, że są pomocne w nauce właśnie danego przedmiotu. Czyli może wziąć podręcznik, ale go wcale nie musi. Może wziąć program, który ktoś napisał i dostosować do swojej klasy, do swoich dzieci. Ale nie musi, może sobie sam ten program napisać. Oczywiście ten program może sam sobie napisać. Szkoła, Rada Pedagogiczna musi ten program przyjąć jako obowiązujący w szkole w danym przedmiocie. Natomiast no, jest bardzo duża swoboda dla nauczyciela. Bardzo duża swoboda dla nauczyciela. I teraz tak, jak wiem również, że w konsultacjach społecznych jest również rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli. Rozporządzenie, ja już akurat widziałam ten projekt, nawet miałam przyjemność opiniować go troszkę i muszę powiedzieć, że bardzo liberalne będzie to rozporządzenie, czyli generalnie będzie można na przykład historii, będzie mógł uczyć częściowo nauczyciel historii, potem będzie mógł wchodzić nauczyciel od WOS-u i może będzie mógł wchodzić nauczyciel od filozofii, czyli to będzie bardzo liberalne rozporządzenie, tak żeby każdy nauczyciel, który będzie miał problem ze znalezieniem pracy, bo też tak może być, prawda, bo ktoś tam będzie czy z powodów przekształcenia szkoły, albo też ze swoich własnych, po prostu prywatnych, to będzie mógł być zatrudniony nawet na jakąś część etatu. Nie będzie tak bardzo restrykcyjne to rozporządzenie o kwalifikacjach. Chciałam powiedzieć również jeszcze o finansowaniu, bo Państwo prezydenci tutaj strasznie straszą, że nie ma pieniędzy w ogóle na reformę. To jest nieprawda, bo na reformę jest 900 milionów złotych i pani minister mówi jasno, że te 900 milionów złotych to jest właśnie przeznaczone właśnie na koszty związane z reformą. Według obliczeń systemu informacji oświatowej, jak Państwo wiecie, każda szkoła musi takie informacje do tego ogólnego, centralnego systemu składać. Według obliczeń z tego właśnie systemu ma powstać nowych 5000 etatów. Oczywiście nie wiem, jak to będzie w danym mieście, bo to dopiero w tej chwili samorządy siadają do różnych uchwał, które będą wprowadzały reformę w danym mieście. Jeszcze muszę o jednym powiedzieć. Muszę powiedzieć jeszcze o tym, że ja się spotkałam z samorządami 2 tygodnie temu, z radnymi i z różnych szczebli samorządów. I muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę było to bardzo budujące spotkanie, ponieważ widać było, że samorządy już jakby mają pomysł na oświatę w swojej gminie. Mają pomysł, dyskutowaliśmy tylko wtedy o szczegółach, pomagał mi wtedy w tej dyskusji pan kurator oświaty Marek Gralik. Dyskusja była bardzo żywa i taka owocna, bo przegadaliśmy sobie różne aspekty w różnych gminach i to było bardzo dobre spotkanie i świadczyło o tym, że samorządy wiedzą już, co zrobić, jak tą sieć u siebie w swoich gminach poprowadzić, tak żeby było dobrze. Samorządy już wiedzą, co zrobić na przykład z budynkami po gimnazjach. Niektóre samorządy chcą je przekształcić w szkoły podstawowe. Inne samorządy, też takie znam, które mają pomysł na gimnazjum, na budynek, na inne cele chcą przeznaczyć. Więc naprawdę nie straszmy tutaj ani społeczeństwa, ani rodziców, ani nauczycieli, ponieważ nic złego się nie stanie. W wyniku reformy, mówię o reformie, w wyniku reformy nauczyciele pracy stracić nie mogą. Mam nadzieję, że to spotkanie, że prezydentów miast prezydenckich z województwa kujawsko-pomorskiego odbyło się w Grudziądzu ze względu na jakiś harmonogram spotkań, bo jeżeli to miałoby być jakimś szczególnym wyróżnieniem dla Grudziądza, to dziwię się, że pan prezydent Malinowski nie mówił o zadłużeniu miasta, o problemach szpitala, o pozbywaniu się majątku miejskiego, sprzedaży kamienic itd., itd. Ale wracając do apelu, który jest dość kuriozalny, dla mnie ten apel jest stanowiskiem politycznym prezydentów związanych przede wszystkim z Platformą Obywatelską. Ponieważ prezydenci zarówno Bydgoszczy, pan Bruski, twarz Platformy Obywatelskiej w Bydgoszczy, pan prezydent Włocławka Wojtkowski, który do niedawna był posłem Platformy Obywatelskiej, pan prezydent Robert Malinowski, jedna z twarzy Platformy Obywatelskiej w województwie kujawsko-pomorskim, pan prezydent Brejza, który był reprezentowany przez swojego zastępcę, człowiek związany z Platformą, a jego syn, poseł, jest w tej chwili jednym z młodych wilków atakujących Prawo i Sprawiedliwość w każdym miejscu i o każdej porze. Ci ludzie powinni na temat reformy edukacji raczej milczeć i skoncentrować się na pracy nad dostosowaniem sieci w swoich miejscowościach. Są przedstawicielami formacji, która ponosi odpowiedzialność za zapaść polskiego systemu edukacji. Dlatego raczej bym chciał, żeby skoncentrowali się na tym, jak, jeżeli mają wątpliwości, oczywiście te wątpliwości należy wyjaśniać, i system konsultacji, informowania przy niewielu ustawach jest tak dokładny jak w tej chwili. Ministerstwo Edukacji. Zapraszam Państwa w poniedziałek na spotkanie z panią minister Anną Zalewską do Włocławka. Pani minister objeżdża Polskę, wyjaśniając szczegóły dotyczące reformy. Chcę tutaj bardzo mocno podkreślić również taką wyjaśniającą, konstruktywną rolę naszych posłanek, przede wszystkim Iwony Michałek i pani poseł Janny Borowia, które są w komisji i mogą udzielić odpowiedzi na wszystkie nurtujące również samorządowców pytania. Kurator Marek Gralik, odpowiedzialna za naszą część województwa pani wicekurator Maria Mazurkiewicz, są do dyspozycji w każdej sytuacji. Jeżeli jest pytanie, jeżeli jest wątpliwość co do kształtu reformy, co do ewentualnych ruchów kadrowych, to należy pytać, a nie występować ze stanowiskiem, które jest de facto stanowiskiem politycznym, próbującym występowaniem stanowiskiem przeciwko rządowi, próbującym dość bałamutnymi argumentami odwrócić tę reformę. To się wpisuje zresztą w działania samorządowców Platformy w całej Polsce. Panowie prezydenci może nawet się trochę spóźnili, bo w innych województwach konwenty prezydentów już wcześniej się krytyką tej reformy zajmowały. Proszę Państwa, ta reforma jest niezbędna. To nie jest żadne wprowadzanie zamieszania, czy też jakichś działań, które miałyby inne poza poprawą edukacji i wychowania młodego pokolenia wprowadzić. Ja powiem górnolotnie. Naród, społeczeństwo nie ma nic cenniejszego jak swoje dzieci i młodzież. Dlatego ich poziom wykształcenia, przygotowania do pełnienia funkcji w świecie ludzi dorosłych jest sprawą najważniejszą. Ja często słyszę, że polski system edukacji jest wysoko oceniany w różnego rodzaju rankingach międzynarodowych. Wydaje mi się, że to jest jakieś absolutne nieporozumienie. Jest to, biorąc pod uwagę ogromną mizerię systemów edukacji w Europie Zachodniej, jest to równanie w dół. Mnie, człowiekowi opozycji, ciężko przez usta przechodzi, ale chcę powiedzieć, że nawet w czasach realnej komuny poziom wykształcenia ogólnego Polaków był najlepszy w Europie. Nasza młodzież, nasze dzieci mieli wiedzę o świecie zdecydowanie większą niż ich rówieśnicy w innych krajach Europy Zachodniej. Ten upadek edukacji w krajach Europy Zachodniej w zdecydowanej ich większości niestety postępuje. I do czego mamy równać? Do tego, że w Szwecji, która kiedyś była dla nas wzorem, tabliczki mnożenia uczy się przez kilka kolejnych lat, bo ona jest chyba za trudna, żeby nauczyć w ciągu jednego roku. Przez 6 lat uczą. Przez 6 lat uczą tabliczki mnożenia. Mówimy często również o tym, że to część nauczycieli ten wątek podnosi, że rozszerzenie kanonu lektur, które powinny być w wyposażeniu, w wykształceniu każdego dorosłego Polaka obecne, że to jest przesadne obciążenie dla dzieci i młodzieży. To co, chcemy dążyć również do tej Szwecji, która wprowadziła zrezygnowanie z jakichkolwiek lektur szkolnych, zarówno literatury szwedzkiej, jak szerzej skandynawskiej. Sigrid Unset, która jest laureatem Nagrody Nobla, czy Trygve Gulbransen, którym się zaczytują ludzie, czy nawet Pippi Langström, która jest dla dzieci jakąś tam również istotną postacią w wychowaniu takim pozytywnym, to dzieci w Szwecji nie muszą się tego uczyć. Bo to by przesadnie obciążało ich zapewne trudną osobowość. My musimy budować system, który podniesie poziom edukowania i wychowania również w miłości ojczyzny, w patriotyzmie, w dumie z osiągnięć własnego narodu, ale również w wiedzy o tym wszystkim, co w historii naszego narodu było złe, podłe, co niszczyło wspólnotę zamiast ją budować. To jest zresztą takie podejście, powinno być dla nas wszystkich wręcz oczywiste. Kraje ubogie, a my nie jesteśmy krajem bogatym, muszą stawiać na wysoki poziom edukacji dzieci i młodzieży, by sprzedawać wartość dodaną, by sprzedawać intelektualne osiągnięcia. Myślę, że dobrym przykładem na tle tej, jeszcze raz powtórzę, degenerującej się Szwecji jest Finlandia. Kraj biedny, kraj bez zasobów naturalnych poza drewnem, kraj, który postawił na wysokie wykształcenie i w tej chwili Finowie przez wiele lat zresztą przodowali w rozwiązaniach technicznych, technologicznych, pokazując, że również kraj biedny może mieć jakieś szanse, jakieś przewagi na rynku pracy. Proszę Państwa, panowie prezydenci wpisują się w jakiś taki ogólny nurt walki politycznej z prawem i sprawiedliwością, gdzie szuka się każdego pretekstu, by, mówiąc obrazowo, przywalić. Zresztą nie są jedyni. Ja z takim wielkim zdziwieniem patrzę na zachowanie Związku Nauczycielstwa Polskiego, bardzo poważnej, ważnej instytucji, związku zawodowego reprezentującego znaczną część polskich nauczycieli. I rozumiałbym te wszystkie pytania dotyczące statusu nauczyciela, naturalnych obaw ludzi, że mogą pracę stracić, to jest naturalne. Tylko większym problemem, którego do tej pory, zdaje się, Związek nie dostrzegał, to jest depopulacja, to jest problemy demograficzne, którym staramy się przeciwdziałać, ale efekt dopiero będzie za lat kilka. Staramy się przeciwdziałać choćby programem 500+, również wsparcie młodych rodzin mieszkaniem. To będzie program od tego roku realizowany, tak żeby tych dzieci było więcej, żeby nauczyciele mieli pracę. Ale ja rozumiem, że Związek powinien zadawać pytania w imieniu swoich członków. Ale co robi pan Broniarz na manifestacjach KOD-u, na spotkaniach, konwencjach Platformy Obywatelskiej, zajmując pierwsze miejsca obok pana Schetyny? Wydaje się, że członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, niezależnie od swoich poglądów politycznych, powinni widzieć, jaką rolę pełnią liderzy związku zawodowego. To jest aktywność polityczna, może pan Broniarz ma coś obiecane przez partie opozycyjne, w każdym razie jego działalność ma absolutne znamiona zachowań politycznych, a nie merytorycznych. Proszę Państwa, Panowie prezydenci napisali, że odpowiedzialność za tłumaczenie zawiłości reformy spoczywa na gminie. Jeszcze raz chcę powtórzyć, jeżeli pan prezydent odpowiedzialny za edukację, wiceprezydent czy pracownicy odpowiednich wydziałów czy departamentów sobie z tym nie radzą, to zapraszamy. Jest do kogo się zwrócić. Można korzystać z materiałów, ale również z osób, które przyjadą i te wątpliwości zgłaszane przez nauczycieli, przez dyrektorów szkół spokojnie mogą wytłumaczyć. Również wielokrotnie podawane wyliczenia Ministerstwa Edukacji, które mówią wprost, że nie będzie zwolnień nauczycieli. Z tytułu reformy. Z tytułu reformy, zmiany, tak na marginesie, czy panowie prezydenci nigdy nie zwalniali nauczycieli? Czy przez wiele lat, zmieniając sieć szkół w swoim mieście, likwidując placówki, łącząc placówki, martwili się jakoś bardzo o to, czy wszyscy nauczyciele będą mieli pracę, czy też nie? Każdy z nas zna zapewne nauczycieli, którzy stracili pracę, a reformy przecież żadnej. Więc skąd stwierdzenie panów prezydentów, że mimo zapewnień Ministerstwa Edukacji Narodowej, że nauczyciele gimnazjów, zespołu szkół, w skład których wchodzą gimnazja, nie stracą pracy, wyliczenia dokonywane przez samorządowców wskazują, że tak nie będzie. To też jest jakiś element oceny politycznej, a nie merytorycznej. Ja się cieszę, proszę państwa, z tego, że pomimo, że termin podjęcia decyzji przez Rady Gmin jeszcze nie upłynął, będzie do końca marca, tak jak zostało zapisane w reformie, to zdecydowana większość gmin już ma to rozpracowane. I pytania, które stawiają wójtowie, w przeciwieństwie do kuriozalnych pytań panów prezydentów, to są pytania bardzo szczegółowe, dotyczące przyszłego statusu, konkretnych typów pracowników w szkole, wykorzystania majątku, oszacowania, ile będzie tej gminie brakowało na zrealizowanie zmiany sieci szkół, kwestii dowożenia dzieci, mówię o obszarach wiejskich. To są konkretne działania. Część wójtów, niedawno dzwonił do mnie wójt gminy Radomin w powiecie golubsko-dobrzeńskim, mówi, słuchaj, my to przeanalizowaliśmy wszystko, my tu nikogo zwalniać nie musimy. Nawet wygląda na to, że będziemy musieli się zastanowić, ze względu również na upływający wiek i prawo do emerytur części nauczycieli, gdzie szukać młodych nauczycieli do naszej gminy. To gminy koncentrują się na merytorycznej stronie reformy i do takiego myślenia chcę zaprosić również burmistrzów miasteczek, miast, jak również panów prezydentów, a nie wpisywania się w pewną hucpę polityczną, która wokół reformy edukacji się toczy. Chcę zresztą również jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, dla mnie szczególnie ważną. My koncentrujemy się na 8-klasowej szkole podstawowej i 4-letnim liceum. Proszę państwa, ta reforma próbuje odwrócić absolutnie niekorzystny bieg w ostatnich latach systemu edukacji zawodowej. W Polsce zniszczono system edukacji zawodowej. Na każdym poziomie. My to próbujemy odtworzyć. Z różnymi ścieżkami dojścia. To, o czym pani poseł wspominała. Część młodych ludzi nie chce kończyć studiów. Do tego nie jest przygotowana. A próba stworzenia jakiegoś wskaźnika rozwoju cywilizacyjnego poprzez określanie ilości młodych ludzi na studiach, zarówno publicznych, jak i prywatnych, jest jakimś absurdem. Rektorzy wyższych uczelni, pani poseł również o tym wspominała, z przerażeniem patrzą na poziom maturzystów trafiających na studia. W połowie pierwszego semestru na UTP w Bydgoszczy uczelni technicznej, która weryfikuje bardzo szybko umiejętności wyniesione ze szkoły średniej, zrezygnowało 1000 studentów, którzy poszli, licząc na to, że ich poziom, jak rozumiem, poziom wykształcenia ze szkoły średniej wystarczy, by podjąć naukę na pierwszym roku studiów technicznych. To pokazuje, jaki jest stan edukacji. Wracając do tej edukacji zawodowej. Część młodych ludzi już po szkole podstawowej może iść do trzyletniej szkoły przygotowującej do zawodu. Myślę, że jest wielu młodych ludzi z różnych rodzin, którzy z tej ścieżki będą mogli albo chcieli skorzystać. Potem szkolnictwo na poziomie średnim, zarówno pięcioletnie technikum, jak i szkoły branżowe, dwustopniowe. Wracamy do pewnej normalności. I ktoś śmie krytykować, twierdzić, że ten system jest zły. Dziwię się panom prezydentom, no ale działacze Platformy, rozumiem, opozycja totalna, próbują szukać dziury w całym. Ja chcę jeszcze powiedzieć Państwu, mówiłam o tej podstawie programowej i jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to podstawa programowa powstaje w porozumieniu z przemysłem, czyli tak naprawdę jest ona pisana razem z przedsiębiorcami. I chodzi po prostu o to, żeby szkoła zawodowa odpowiadała potrzebom przemysłu. Ale chcę jeszcze o czymś powiedzieć, Szanowni Państwo. Powstaje w tej chwili międzyresortowy zespół pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powstaje międzyresortowy zespół, który będzie pracował nad rozwiązaniami dotyczącymi kształcenia nauczycieli. Ponieważ, jak Państwo wiecie, będzie duża reforma szkolnictwa wyższego. We wrześniu pan premier Gowin będzie ją ogłaszał na Kongresie Wielkim. I obydwa resorty uznały, że kształcenie nauczycieli nie jest takie, jak być powinno, czyli że uczelnie nie przygotowują nauczycieli do tej nowej szkoły, do nowych wyzwań w szkole. I taki zespół powstaje w tej chwili. Mam nadzieję, że będę w nim uczestniczyć w pracach tego zespołu, ponieważ też bardzo mocno zmieni się w ogóle kształcenie na studiach, tak? Jak Państwo wiecie, jest teraz już inny przelicznik, szkoły wyższe będą jakby zabiegały o coraz lepszych uczniów, o lepszych maturzystów, że nie będzie płacona, uczelnia nie będzie miała płacone za ilość studentów, tylko że raczej jakość kształcenia, więc chodzi o to, że obydwa resorty ze sobą współpracują i musi być reforma szkolnictwa podstawowego, ponadpodstawowego, ma przygotować młodzież do nowej edukacji powyżej średniej, prawda? Czyli na studiach. Więc to jest pomyślane całościowo i chciałabym, żebyście Państwo żebyśmy taki przekaz mówili społeczeństwu, bo on jest prawdziwy, tak? Zmieniamy szkołę podstawową, szkołę średnią po to również, żeby przygotować młodzież lepiej do kształcenia i żeby to kształcenie na poziomie wyższym było też znacznie wyższe. No bo jeżeli uczelnie dostaną lepszych studentów, czyli lepiej wykształconych studentów, to i ich poziom będzie znacznie wyższy. Jak Państwo wiecie, nasze uczelnie są w 500. na świecie, nie mamy się czym chwalić, czyli musimy, a to jest pokłosie właśnie takiego słabego szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Więc, Szanowni Państwo, naprawdę zabraliśmy się do wielkiej rzeczy, bo to jest naprawdę gruntowna zmiana. Ale oczywiście, tak jak powiedział pan poseł, nie jest możliwe, żeby efekty były zaraz. One będą za jakiś czas, tylko że musimy je podjąć, tak jak podjęła kiedyś Finlandia. Oni podjęli, kilka lat to trwało i w tej chwili mają sukcesy. No idźmy za tymi, którzy są na świecie najlepsi. Minister Zalewska mówiła, że będzie nowa ustawa, to się dzieje. Jeszcze do Komisji Finansów, na przykład, w której ja jestem, ten projekt nie wpłynął, więc, że tak powiem, zasad szczegółowych nie znam. Wiem, że ta ustawa powstanie. I tam będzie określone nie tylko subwencja inna, i również będzie, chodzi też również o płace nauczycieli, tam również będzie napisane, inne zasady przyznawania wynagradzania nauczycieli. Mam nadzieję, że te zasady będą motywowały nauczycieli do lepszej pracy, ponieważ jak Państwo też wiecie, zastanawiamy się też w ministerstwie nad tym, zastanawiają się ministrowie nad tym, jak zmienić awans zawodowy nauczyciela, ponieważ jak Państwo wiecie, obecny system awansu zawodowego nauczyciela się nie sprawdził. Państwo, rozumiejąc złożoność tej reformy, również i trudności, na które mogą napotykać niektóre samorządy, wyraźnie powiedziało, że będzie partycypować w kosztach tego. Na to są zabezpieczone i w tegorocznym budżecie, i w kolejnych budżetach będą duże środki państwowe na wsparcie. To nie jest tak, że my nie rozumiemy różnic między poszczególnymi gminami. Są gminy zamożne, są gminy ubogie, są gminy, które mają niektóre elementy z poprzednich lat już nadające się i takie, które mogą mieć kłopoty, dlatego państwo będzie partycypować. Również chcemy wzmocnić, wbrew temu co się mówi, wzmocnić pozycję nauczycieli. Awans zawodowy nauczycieli, ale również pozycję nauczycieli w strukturze społecznej, pewną dumę z bycia nauczycielem. To wszystko również będzie związane z systemem wynagradzania, pomocy finansowej dla nauczycieli. Jeszcze jeden wątek, który bardzo krótko. Proszę Państwa, Polska to są decyzje strategiczne Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Chce postawić na rozwój oparty nie o sprzedaż taniej siły roboczej, jak to było przez 20 parę lat. Taniej siły roboczej, słabo wykształconej, która pracując w zakładach, firmach podwykonawczych, głównie dla firm niemieckich, wykonywała proste czynności, produkując podzespoły, z których efekt w postaci wartości dodanej miały firmy matki w Niemczech czy w innych krajach Europy Zachodniej. Program sygnowany nazwiskiem wicepremiera Morawieckiego, program Morawieckiego, który został przyjęty w tym tygodniu przez rząd, zakłada ogromny rozwój gospodarczy, zarówno poprzez przekraczające $1 bilion inwestycje, i to jest precyzyjnie policzone, skąd te środki mają być. Każdy, kto ma dobrą wolę i umiejętność posługiwania się jakimkolwiek programem internetowym, jest w stanie to ustalić, ale przede wszystkim polska gospodarka ma zacząć rozwijać się w oparciu o naszą myśl techniczną, o nasze patenty, o poziom intelektualny uczniów i młodzieży kończących szkoły. To jest również ta reforma wyższych uczelni, która jest zapowiedziana. To wszystko jest związane w jakiś bardzo logiczny sposób. I nie możemy próbować rozwijać polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjność, mając taki system edukacji od pierwszych klas szkoły podstawowej do końca szkoły średniej, jak i do tej pory. Po prostu ten system blokowałby rozwój gospodarki oparty o innowacyjność. Tylko to wszystko z sobą się wiąże i my nie odejdziemy od realizacji tego programu. Natomiast wszystkie szczegóły, które wymagają wyjaśnień, wątpliwości, uwagi, również i problemy, trzeba zgłaszać, trzeba informować, a ministerstwo, czy również inne ministerstwa, kuratoria, my wszyscy, którzy się za tę reformę czujemy odpowiedzialni, będziemy starali się wyjaśnić. Oczywiście, że problemy się pojawią. No, zawsze każda zmiana to jest wpisane w teorię zmiany, prawda? Pewnie wszyscy ją przynajmniej mamy w zarysie, w pamięci, tak? Że problemy się pojawią. Tylko że to, co mówił pan poseł, przyjdźmy, jeżeli masz problem, panie wójcie, burmistrzu, prezydencie, z siecią u siebie w szkole, w swoim mieście, przepraszam, to przyjdź, porozmawiajmy, spróbujmy to razem rozwiązać. Tylko widzi pani, ja na przykład na tym spotkaniu, które ja organizowałam razem z panem kuratorem, nie było nikogo z Grudziądza. Nikt się nie pojawił, a dostali zaproszenie. Nikt nie przyjechał, a nikt nie pojawił się. Nie chcieli w ogóle rozmawiać z nami, tak? No więc jeżeli nie chcą rozmawiać z nami, tylko wypisują takie rzeczy, ja rozumiem, że apelować można. Pewnie, mają do tego prawo. Natomiast no, rozmawiajmy. Usiądźmy do rozmowy przy stole, Zastanówmy się, co możemy wspólnie, razem wypracować dla dobra danego miasta czy gminy i będzie, na pewno będzie łatwiej. O tak, nie to, że problemów w ogóle nie będzie, ale będzie łatwiej przez to przejść po prostu. To mądrość prezydenta i dyrektora Wydziału Oświaty danego miasta jest taka, przynajmniej tak jest w Toruniu, że nigdy się nie patrzy na szkołę jako jednostkę i tylko w ramach tej jednostki, rozumiemy, nauczycieli. Patrzymy na wszystkich nauczycieli w mieście, tak? I mądrość właśnie organu prowadzącego polega na tym, żeby potrafili patrzeć całościowo i tym nauczycielom pomóc. Ty możesz mieć tu pół etatu, rozumiemy się, czyli są takie możliwości. Mówiłam o tym, że rozporządzenie o kwalifikacjach będzie ułatwiało te rzeczy. No więc usiądźmy, porozmawiajmy. Redaktorze, ja powiem o przykładzie, który trafił do mojego biura. Nie powiem nazwy miasta, ale to jest miasto w naszym okręgu. Małe miasteczko powiatowe. Przyszły do mnie dwie nauczycielki, które zostały zwolnione. Tak? Zwolnione z pracy. I teraz zostały zwolnione. A wie pan, jak im powiedziano? Dlatego, że reforma. Ta reforma jeszcze nie weszła. Czyli rozumiemy się, czyli niektórzy samorządowcy próbują jakieś swoje roszady, które tam, nie wiem, które wynikają być może z jakichś zupełnie innych sytuacji, przykryć reformą. No tak nie można. To dotyczy zarówno samorządowców, jak i dyrektorów szkół. System feudalny, jaki w szkołach panuje, przekłada się często na to, że ten dyrektor nie bardzo chce tłumaczyć swoje decyzje, a teraz znalazł łatwe wytłumaczenie. To, że musi dokonywać ruchów związanych z brakiem dzieci, no to tłumaczy to tym, że będzie reforma edukacji. Pyta pani o to, czy będą problemy. Oczywiście, że będą. No to jest naturalne, to jest, dotyczy całego obszaru państwa, wszystkich jednostek samorządowych, wszystkich typów szkół. To jest kwestia również dopasowania niektórych szkół bardzo specjalnych, specyficznych. To jest kwestia wbudowania zespołów kształcenia ustawicznego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o pracowników szkół, również ich status jest różny, bo oprócz nauczycieli są pedagodzy, są metodycy i tak dalej, jest obsługa administracyjna. Zapewne jakieś ruchy kadrowe się będą odbywały, ale ja bym się bardziej obawiał, a tu na razie nie sygnalizują problemów wójtowie gmin wiejskich, bardziej bym się obawiał w sytuacji likwidacji gimnazjum, gdzie znajdą zatrudnienie osoby, które mieszkają w tej miejscowości, a będą musiały dojeżdżać często kilka, kilkanaście może kilometrów. Natomiast szkoły nie można rozpatrywać jako jakiejś odrębnej, jakiejś oderwanej od rzeczywistości czy od całej siatki szkolnictwa na terenie gminy jednostki. Tu właśnie jest rola samorządowców, żeby w mieście jest łatwiej, bo łatwiej dojechać z jednej dzielnicy do drugiej. Często może te problemy będą polegały na tym, że niektóre budynki, które były przeformatowane czy budowane pod potrzeby ogromnych gimnazjów, teraz nie będą potrzebne w takiej wielkości. W niektórych dzielnicach trzeba będzie może odbudować szkoły, które kilka lat temu były zamknięte. To są naturalne problemy, które się mogą pojawić, ale to o rozwiązywaniu takich problemów należy rozmawiać. Tu szukać również wsparcia finansowego. Również co robić z budynkami, które przestaną być potrzebne do systemu edukacji. Najmniejszych problemów w tym zakresie spodziewałbym się jeszcze do tych gmin wiejskich, ponieważ, proszę państwa, szkoła wiejska powinna pełnić funkcję nie tylko edukacyjną i wychowawczą dla dzieci. Ona powinna pełnić funkcje cywilizacyjne, kulturotwórcze dla mieszkańców, dla ludzi, którzy tam mieszkają. I te szkoły, które wypadną z sieci, nie będzie ich wiele, ale nawet te, które by wypadły, mogą znakomicie pełnić pewne nowe funkcje. To też wymaga pewnej operatywności ze strony samorządowców. Ale jeszcze raz powtórzę, ci, którzy są włodarzami w gminach wiejskich, często bardzo małych, podchodzą do tego w sposób absolutnie pragmatyczny. Policzone, wiedzą, co robić, w jakim kierunku i najwyżej sygnalizują, zabraknie nam tutaj kilkaset tysięcy złotych w tym momencie na zrealizowanie jakichś działań i taką pomoc będą otrzymywali. Państwo się nie wycofuje ze wsparcia finansowego. Ja bym chciała jeszcze o jednej ważnej rzeczy, której być może warto by było też zapytać pana marszałka, ponieważ w tym rozdaniu finansowym pan marszałek, każdy marszałek ma bardzo dużo pieniędzy na edukację. I teraz może warto by było, żeby, znaczy w końcu szkoły na danym terenie są naszym wspólnym dobrem, nie tylko rządu, ale też i samorządu różnych szczebli. Być może warto by było zapytać pana marszałka, w jaki sposób ma zamiar wesprzeć właśnie te różne problemy, które być może mogą się pojawić w miastach czy w miasteczkach finansowe, bo naprawdę są ogromne pieniądze, które musi marszałek wydać na oświatę. Szanowni Państwo, jest możliwe tak, że może być szkoła podstawowa w dwóch budynkach, żeby było jasno, tak? Mówi o tym ustawa, że to może być, tak? W dwóch budynkach szkoła podstawowa. W Toruniu w takiej sytuacji, ja wiem, w Toruniu jedna szkoła też tak będzie, tak? Jedna klasy, jeden przedszkole i do czwartej klasy w jednym budynku, od piątej do ósmej w drugim budynku. Będzie taka jedna sytuacja. Te budynki są niedaleko od siebie położone i taka sytuacja jest prawnie możliwa. To mówi ustawa o systemie oświaty. Decyzja oczywiście będzie należała do kuratora, tak, a nie do samorządu. Tak. Natomiast to, o czym pani poseł mówi, czyli że szkoła może być w różnych budynkach, należy rozumieć jako wykorzystanie różnych lokali, tak, do prowadzenia tej szkoły. Ale jest to jedna jednostka, a nie oddzielni nauczyciele w tej czy w tym budynku, oddzielni nauczyciele w tym budynku, oddzielni, a jeszcze nie daj Boże, oddzielne dyrekcje i sekretariaty i tak dalej. No, nie może być takiej sytuacji. Tworzymy jedną szkołę zarządzaną przez osobę, mam nadzieję, kompetentną, odpowiadającą za prowadzenie tej szkoły. Nauczyciele to jest to samo grono pedagogiczne, które pracuje zarówno w jednym budynku, jak i w drugim, jak i w trzecim. Dzieci mają zajęcia podstawowe, pewnie przez te swoje podstawowe zajęcia w tym budynku, ale to nie znaczy, że na różnego rodzaju specjalistyczne zajęcia nie chodzą do drugiego, do sali gimnastycznej, powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej. Ale decyzję o tym podejmie kurator.